Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Gurudev. Shri Prabhupada ki. Jai. Magyana timirandasya janaganal salakayam taksis miritam jena asmai shi gurave namaha shi chaitanya manavistam shapitam jena bhutale swayam upa kada maya dadati sa parantikam bandeham shi guru shi yatavar kamalam shi gurun vaishnavamscha shi rupam sagajatan saganaraganatan Itam Sajay Sarvaitam Sarvarutam Parijana Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatru Vascha, Vipasindu Vaivacha, Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya Prabhuni Chananda, Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. So any news from your side? Jakieś wieści z waszej strony? One news is that tomorrow we usually have a Zoom class, but I have a doctor's appointment again. But if we make it 1 hour earlier, then I could come. Instead of now, it's 7 o'clock there. If we make it 6 o'clock, Okej. Okay. Więc Maharaj mówi, że jutro ma spotkanie z lekarzem w czasie tego normalnego zoomowego spotkania o 1 jego po południu, a u nas o 19, ale jeżeli zrobimy to godzinę wcześniej, czyli u nas 18, bo Maharaja będzie 12, to będzie mógł zrobić wykład nawet jutro. Daj! Let's think about it, see who is ready to come on. Okay, so we are reading Srimad Bhagavatam, introduction. Czytamy Srimad Bhagavatam, pierwsze kanto, wprowadzenie. The theory of emanations is the beginning subject of Vedanta Sutra. The theory of emanations. Theory. The theory of emanations is the beginning of the Vedanta Sutra, and as such, all cosmic manifestations are emanations from the Absolute Personality of Godhead, by his inconceivable different energies. Go ahead. Teoria emanacji stanowi początek Vedanta Sutry. Wszystkie kosmiczne manifestacje są emanacjami z absolutnej osoby Boga i są dziełem jego różnych niepojętych energii. The example of the touchstone is very comparable with the theory of emanation. The touchstone can convert unlimited quantities of iron into gold and still the touchstone remains as it is. Similarly, the Supreme Lord can produce all the manifestive worlds by his inconceivable energies, and yet he is full and unchanged. He is Purna, complete, and unlimited numbers of Purnas being emanated from him. He is still Purna. Teorię emanacji można wyjaśnić na przykładzie kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny może przemienić nieograniczoną ilość żelaza w złoto, ale pomimo tego ciągle pozostanie tym samym kamieniem filozoficznym. Podobnie Najwyższy Pan może produkować za pomocą swoich niepojętych energii wszystkie zamanifestowane światy, jednak ciągle pozostaje on pełny i niezmienny. Jest on Purna, kompletny i chociaż niezliczona ilość Purn emanuje z niego, to jednak ciągle jest on Purna. The theory of illusion by the Mayavadi school is advocated on the grounds that the theory of emanations will cause transformation of the absolute truth. And in that case, Vyasadeva will be put into error. And to save this anomaly of the great master, they have skillfully brought in the theory of illusion.
Teoria iluzji, złudzenia, prezentowana przez szkołę Majawada, stoi na gruncie, że teoria emanacji powoduje przemianę absolutnej prawdy. Gdyby tak było, znaczyłoby to, że Vyasadeva jest w błędzie. Ale aby tego uniknąć, wprowadzili oni zręcznie teorię złudzenia. In other words, the Mayavadis say that God must be one because how can he be less than the complete. Więc ta filozofia Mayavadi wygląda na to, że Bóg jest jednym. He can't be less than the whole. On nie może być mniejszy niż całość. But here we know from Isha Upanishad that Purnam is full, even he creates other things from him, he still remains full in himself. Ale w pierwszej mantrze Ishopanishad dowiadujemy się w inwokacji, że on jest purna, on jest kompletny i nawet jeżeli coś emanuje z niego, on nadal jest kompletny. And the things he creates are also purnam, like the material world. It's complete in itself, it's going on. I nawet te rzeczy, te elementy, które emanują z niego, na przykład ten wszechświat, ten świat materialny jest kompletny w sam w sobie. The world or the cosmic creation is not illusion or false, as it is advocated by the Mayavadi school, but it has no permanent existence. A non-permanent thing cannot be called false, although altogether, but the conception of the material body by the living being as his self is certainly wrong. Ale świat czy kosmiczna manifestacja nie jest fałszywa, jak utrzymuje szkoła Mayavada. Po prostu świat nie ma trwałej egzystencji. Rzecz nietrwała nie może być jednak uważana za fałszywą, ale koncepcja, że materialne ciało jest jaźnią, tożsamością, jest niewątpliwie błędna. So the material world has no permanent existence because it's manifest and then again it's drawn back into the Mahavishnu. Więc świat materialny nie ma takiej trwałej egzystencji, ponieważ jest stwarzany, utrzymywany i później znowu jest wchłaniany w Mahavishnu. Again at the time of creation, it's manifest. So it's manifest and non-manifest. I znowu w czasie stwarzania znowu się manifestuje, więc on ciągle się manifestuje i zanika. The Prabhupada is making the point that the conception of the material body as the self is wrong. Ale ta koncepcja, tutaj Śla Prabhupada wspomina, że koncepcja, że materialne ciało jest jaźnią, tożsamością, to jest błędna koncepcja. But this is the wrong conception that everybody in the material world has. Everybody thinks, I'm this mind, I am this body. Ale tą koncepcję, że ja jestem tym ciałem, jestem tym umysłem, mają wszyscy w tym świecie materialnym świecie. But this is not our real self. Ale to nie jest nasza prawdziwa jaźń. Pranam, Om, or the Omkar in the Vedas is the primeval hymn and the transcendental sound is identical with the form of the Lord. All the Vedic hymns are based on the Pranav Omkar. Tatvamasmi is but a side word of the Vedic literatures and therefore this word cannot be the primeval hymn of the Vedas instead of Omkar. Sripad Sankaracharya has given more stress on this word, Tatvamasmi, than the primeval principle of Omkar. Pranava, Om, czyli dźwięk Omkara występujący w Wedach jest pierwotnym hymnem. Ten transcendentalny dźwięk jest identyczny z formą Pana. Wszystkie hymny wedyjskie opierają się na tym Pranava Omkara. Tat Tvam Asi jest zaledwie ubocznym słowem w literaturze wedyjskiej i dlatego słowo to nie może być pierwotnym hymnem Wed. Sripad Shankaracharya położył większy nacisk na to uboczne słowo Tat Tvam Asi niż na pierwotną zasadę Omkara. So this is they consider this is the most important thing, Tat Tvam Asi. And if we translate that exactly, it means you are that, or you are it, or you are God. Więc oni wzięli tak podstawowych dla nich hymn dla Mayavadich jest Tatvam Asi, czyli dosłowne tłumaczenie jest, jesteś tym, jesteś Bogiem. The Lord thus spoke on the Vedanta Sutra and defied all the propaganda of the Mayavadi school. The Bhattacharya tried to defend himself and his Mayavadi school by jugglery of logic
and grammar. But the Lord was able to defeat all such juggling of words by his forceful argument. He affirmed that we are all related with the Supreme Personality of Godhead eternally, and devotional service is our eternal function to exchange dealings of our relations. And the result of such exchange of dealing is to attain prema, or love of Godhead. When love of Godhead is attained, love for all other beings automatically follows, because the Lord is the sum total of all the living beings. Tak oto Pan mówił o Vedanta Sutrze, pokonując całą propagandę szkoły Mayavada. Te filozoficzne zawiłości zostały objaśnione bardziej gruntownie w naszych naukach Pana Chaitani. Śrimad Bhagavatam wyjaśnia je wszystkie. Bhattacharya próbował bronić siebie i swojej szkoły przez żonglerkę logiki i gramatyki, ale Pan pokonał go przez swoje mocne argumenty. Zapewnił on, że wszyscy mamy mocny związek z osobą Boga i że służba oddania jest naszą wieczną funkcją w wymianie stosunków wynikających z tych związków. Rezultatem takiej wymiany jest osiągnięcie prema, czyli miłości Boga. A kiedy taka miłość zostaje osiągnięta, wtedy automatycznie pojawia się miłość do wszystkich innych żywych istot, jako że Pan jest totalną sumą wszystkich żywych istot. Therefore Lord Jesus also said, the first commandment is to love God with your whole heart, your whole soul, your whole mind, and your neighbor as yourself. Dlatego sam Pan Jezus Chrystus powiedział, żebyśmy kochali Boga i bliźniego swego jak siebie samego. But the secular people, the atheists, they say, no, first we have to love everybody, love humanity. Ale ci, którzy są ateistami, mówią inaczej, odwrotnie, że najpierw powinniśmy kochać wszystkie żywe istoty, kochać ludzkość. But this is not possible without putting God in the center. There's no history of man loving for his fellow man. Ale to nie jest możliwe. Dopóki nie będziemy najpierw kochać Boga, nie będziemy w stanie dbać o inne żywe istoty, naszych braci i siostry. There have been attempts to create some kind of utopian society, but they always fail without God in the center. Były jakieś próby stworzenia jakiegoś utopijnego towarzystwa, społeczeństwa, ale to wszystko się rozpadło, ponieważ nie było Boga w centrum. Why is that? Because we come to the material world because we're envious. So how can we work with each other harmoniously while we still have envy? Więc dlaczego tak się stało? Dlatego, że mamy wszyscy taką samą chorobę, zazdrość. Więc przychodzimy do tego świata z tą materialnego zazdrością i ta zazdrość manifestuje się wobec w związkach, wobec innych. Therefore the acharyas have given us the process how we can get rid of that envy. Dlatego acharyowie dali nam proces, dzięki którym możemy pozbyć się tej zazdrości. By putting God in the center. Przez umieszczenia w centrum Boga. And we put God in the center by vibrating his holy name. A umieszczamy w centrum Boga wtedy, kiedy intonujemy jego święte imię. Chaitanya Mahaprabhu has advised us, Chaito Darpana Marjanam. By chanting the holy name, then the dirty things like envy will be removed from our heart. Śri Chaitanya Mahaprabhu radzi nam Cheto Darpana Marjanam, abyśmy przyjęli tą wibrację i dzięki tej wibracji Mahamantry Hare Krishna uwolnimy się od tej choroby serca, jakim jest przede wszystkim zazdrość. The Lord said, except these three items, namely eternal relationship with God, exchanging of dealings thereof, and to attain the stage of love of God, all that are instructed in the Vedas are superfluous. And besides these three items, everything is concocted. Excuse me. Pan powiedział, że poza tymi trzema punktami, mianowicie wieczną więzią z Bogiem, wymianą stosunków z Nim i osiągnięciem miłości do Niego, wszystko inne w Wedach jest zbyteczne i wymyślone. Okay, so is it clear? Czy to jest jasne? Lord Chaitanya is defeating this Prakasananda Saraswati by his forceful argument. Tutaj Śri Chaitanya Mahaprabhu pokonuje Sarvabhauma Bhattacharyę
przez swoje bardzo mocne argumenty. So we have to also learn how to defeat these Nirvisesha Sunyavadi people who are very prominent, especially in the West. Dlatego my powinniśmy być gotowi, aby pokonać te osoby, którzy są Nirvisesha Sunyavadi, którzy są bardzo obecni w świecie zachodnim. They want the kingdom of God without God. Chcą królestwa Boga bez Boga. Vaikuntha. Vaikuntha is the kingdom of God. There's no anxiety there. Vaikuntha jest królestwem Boga, gdzie nie ma niepokoju. But here in the material world it's full of anxiety. Ale tutaj w świecie materialnym, ten świat materialny jest pełen niepokoju. Therefore, no matter how much they try to make ideal society, it always fails. I mogą próbować stworzyć wspaniałe, doskonałe społeczeństwo, to nie odniosą sukcesu. Because of this principle of envy. Z powodu tej cechy zazdrości. And that also comes into so-called religion. The religions also can be envious. I to też wchodzi do religii, ponieważ religie też mogą być zazdrosne. I mean, real religion, there's no envy, but the so-called religions of the modern day, they're also full of envy. W prawdziwej religii nie ma zazdrości, ale tak zwanej religii, które teraz, że to powiem, powstają w tych współczesnych czasach, one są przepełnione zazdrością. Just practically, you may have heard in the last few days, it's on Dhandavad and other places, that there was a temple in Bangladesh was attacked by a crowd of 200 people. One devotee was killed, others are injured. They destroyed the whole temple, burnt Prabhupada's murti. Nawet mogliście słyszeć, że kilka dni temu w Bangladeszu jakaś grupa osób, jakichś terrorystów, wpadła do świątyni, zabiła jednego z wielbicieli i spaliła murti Śla Prabhupada. I zniszczyła świątynię. Ponieważ byli zazdrośni. They saw it is a very successful temple and the people are very happy there and they became envious of that. Zobaczyli, że to jest świątynia, która nosi sukces. Ludzie, którzy żyją tam w tej świątyni, są szczęśliwi i dlatego chcą to zniszczyć, bo są zazdrośni. This is the world we live in. To jest świat, w którym my żyjemy teraz. Therefore, we advise to finish up our business here and get out. Dlatego my zalecamy, skończ się interes w tym świecie materialnym i wynoście się. The Lord further added that the Mayavadi philosophy created by Sri Patsankaracharya is something imaginary, an imaginary explanation of the Vedas, but it had to be done by him, Sankaracharya, because he was ordered to do so by the personality of Godhead. In the Padma Purana, it is stated that the personality of Godhead ordered his lordship Shiva to deviate the human race from him, the personality of Godhead. The personality of Godhead was to be so covered that people may be encouraged to generate more and more population. His lordship Mahadev said to Devi, in the Kali Yuga, I shall preach the Mayavadi philosophy, which is nothing but clouded Buddhism in the garb of a Brahmin. Dalej pan dodał, że filozofia Mayavada wyłożona przez Śripad Shankaracharyę jest urojonym objaśnieniem Ved, ale Shankaracharya miał jej nauczać, ponieważ otrzymał taki nakaz od osoby Boga. W Padma Puranie jest oznajmione, że pan Shiva otrzymał nakaz od osoby Boga, aby odwieść rodzaj ludzki od niego, osoby Boga. Osoba Boga miała być tak zakamuflowany, ażeby ludzie mieli odwagę płodzić więcej potomstwa. Pan Shiva rzekł do Devi, w wieku Kali, w przebraniu Brahmina, będę głosił filozofię Mayavada, która nie jest niczym innym jak zakamuflowanym buddyzmem. After hearing all these speeches of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Bhattacharya was struck with wonder and awe and began to see him in dead silence. The Lord then encouraged him with assurance that there was no cause of wonder. I say that devotional service unto the personality of Godhead is the highest need of human life. He then quoted a shloka from the Bhagavatam and assured him that even the liberated souls who are absorbed in spirit and spiritual realization do also take to the devotional service of Lord Hari, because the personality of Godhead has such transcendental qualities
as he attracts the heart of the liberated soul also. Wszystkie te wypowiedzi pana Śri Chaitanya Mahaprabhu wprawiły Bhattacharyę w zdumienie i napełniły go bogobojnym lękiem. Przyglądał się o panu w śmiertelnej ciszy. Wtedy pan ośmielił go swoim zapewnieniem, że nie ma powodów do zdumienia. Mówię, że służba oddania dla osoby Boga jest najwyższym celem życia. Następnie przytoczył on ślokę z Bhagavatam i zapewnił Bhattacharyę, że nawet pochłonięte duchem i duchową realizacją wyzwolone dusze podejmują służbę oddania dla pana Hari, ponieważ osoba Boga jest w posiadaniu takich transcendentalnych cech, że przyciąga on również serca dusz wyzwolonych. Just like Sukadeva Goswami was in the womb of his mother, he didn't want to come out because he was liberated. He thought if I'm out or in, it doesn't matter because I'm in harmony with myself. Tak jak Sukadeva Goswami, on przebywał w łonie matki, ale on nie chciał wyjść z łona matki, ponieważ on był samozrealizowany, wyzwolony i on był w harmonii sam z sobą. But when he heard his father, Vyasadeva, reciting Srimad Bhagavatam, then he was attracted and he wanted to come out. Ale kiedy usłyszał, jak jego ojciec Śrila Vyasadeva recytuje Srimad Bhagavatam, on poczuł atrakcję i wtedy chciał wyjść. The same thing with the four Kumaras. Tak samo jest przypadek czterech Kumarów. So devotional service is the highest goal. Dlatego służba oddania jest najwyższym celem. Then the Bhattacharya desired to listen to the explanation of the Atmarama Shloka from the Bhagavatam 1.7.10, on which the Lord first of all asked Bhattacharya to explain it. And after that, he would explain. The Bhattacharya then scholarly explained the shloka with specific reference to logic. He explained the shloka in 9 different ways, chiefly based on logic, because he was the most renowned scholar of logic of the time. Następnie Bhattacharya zapragnął posłuchać wyjaśnienia śloki Atmarama z Bhagavatam 1.7.10. Pan poprosił najpierw Bhattacharyę o wyjaśnienie śloki, następnie zaś sam ją wyjaśnił. Bhattacharya wyjaśnił ślokę w sposób naukowy, ze specjalnym odniesieniem do logiki. Wyjaśnił on tę ślokę na 9 sposobów opartych głównie na logice, jako że był on najsłynniejszym logikiem swego czasu. The Lord, after hearing the Bhattacharya, thanked him for the scholarly presentation of the shloka, and then on the request of the Bhattacharya, the Lord explained the shloka in 64 different ways without touching on the 9 different explanations given by the Bhattacharya. Po wysłuchaniu Bhattacharyi pan podziękował mu za naukową prezentację śloki, a następnie na prośbę Bhattacharyi objaśnił on tę samą ślokę na 64 sposoby, nie dotykając przy tym 9 wyjaśnień danych przez Bhattacharyę. Thus, after hearing the explanation of the Atmarama shloka from the Lord, the Bhattacharya was convinced that such a scholarly presentation of the shloka is impossible to be done by any earthly creature. Before this, he was tried to be convinced by Sri Gopinath Acharya about the divinity of the Lord Chaitanya, but at that time, he could not accept him. At the present moment, the Bhattacharya was astonished by the Lord's exposition of the Vedanta Sutra and the explanation of the Atmarama Shloka. Thus, he began to think within himself that he committed a great offense at the lotus feet of the Lord without recognizing him to be Krishna himself. He then surrendered unto him, repenting his past dealing with him, and the Lord was kind enough to accept the Bhattacharya. Out of his causeless mercy, the Lord manifests before him, first as a four-handed Narayan, and then again as two-handed Lord Krishna with a flute in his hand. Usłyszawszy objaśnienie Atmarama Śloki przez pana, Bhattacharya doszedł do wniosku, że taka naukowa prezentacja nie jest możliwa dla żadnej ziemskiej istoty. Pełny tekst objaśnienia danego przez pana sam w sobie stanowi broszurkę. Dlatego też zaprezentowaliśmy go w jednym z rozdziałów naszych nauk pana Chaitanyi. Poprzednio Śri Gopinath Acharya próbował przekonać go o boskości pana, ale wtedy nie był on w stanie go zaakceptować. Ale skomentowanie Vedanta Sutry i objaśnienia dane przez pana do Atmarama Śloki wprawiły Bhattacharyę w zdumienie. I tak oto zaczął on myśleć, że popełnił wielką obrazę wobec lotosowych stóp pana, jako że nie rozpoznał w nim samego Kryszny. Wówczas podporządkował się panu, wyrażając skruchę za swój stosunek do niego.
ale Pan był na tyle dobry, że zaakceptował Bhattacharyę. Ze swojej bezprzyczynowej łaski Pan objawił się mu najpierw jako czteroręki Narayan, a następnie jako dwuręki Krishna z fletem w dłoni. Bhattacharya at once fell down on the lotus feet of the Lord and composed many suitable shlokas in praise of the Lord by the grace of him. He composed almost 100 shlokas in praise of the Lord. The Lord then embraced him, and out of transcendental ecstasy, the Bhattacharya became unconscious of the physical state of life. Tears, tempering, throbbing of the heart, perspiration, emotional waves, dancing, singing, crying, and all the eight symptoms of trance were manifest in the body of the Bhattacharya. Sri Gopinathacharya became very glad and astonished on this marvelous conversion of his brother-in-law by the grace of the Lord Chaitanya. Bhattacharya od razu upadł do lotosowych stóp Pana i ułożył około 100 ślok ku jego chwale. Następnie Pan objął go i Bhattacharya stracił fizyczną świadomość z powodu transcendentalnej ekstazy. Łzy, dreszcze, drżenie serca, pocenie się, fale emocji, tańczenie, śpiewanie, płacz i wszystkie 8 symptomów transu zostały zamanifestowane w ciele Bhattacharyi. Śri Gopinathacharya był bardzo zadowolony i zdziwiony tym cudownym nawróceniem swojego szwagra, które dokonało się za sprawą łaski Pana. Out of the 100 celebrated shlokas composed by the Bhattacharya in praise of the Lord, the following 2 are most important. And these 2 shlokas explain the mission of the Lord in gist. They are as follows. 1. Let me surrender unto the personality of Godhead, who has appeared now as Lord Chaitanya Mahaprabhu. He is the ocean of all mercy and has come down to teach us material detachment, learning, and devotional service of himself. 2. Pure devotional service of the Lord, having been lost in the oblivion of time, the Lord has appeared to renovate the principles, and therefore I do offer my respectful obeisance unto his lotus feet. Spośród 100 sławnych szlok skomponowanych przez Bhattacharyę ku chwale Pana, następujące 2 są najbardziej ważne i te 2 szloki wyjaśniają istotę, esencję misji Pana. Pierwsza, podporządkowuję się osobie Boga, który pojawił się teraz jako Pan Śri Chaitanya Mahaprabhu, jest on oceanem wszelkiego miłosierdzia i teraz wstąpił, aby uczyć nas służby oddania dla siebie, wiedzy i obojętności wobec tego materialnego świata. 2. Jako że czysta służba oddania dla Pana została stracona w niepamiętnym czasie, Pan pojawił się, by odnowić jej zasady. Dlatego też ofiarowuję pokłony Jego lotosowym stopom. The Lord explained the word mukti as equivalent of the word Vishnu or the personality of Godhead. And to attain mukti or liberation from the bondage of material existence is to attain to the service of the Lord. Pan wyjaśnił, że słowo mukti jest ekwiwalentem słowa Vishnu, czyli osoby Boga. I aby osiągnąć mukti, czyli wyzwolenie z niewoli egzystencji materialnej, trzeba osiągnąć służbę dla Pana. So that's an important point, but we can get all perfection, but we have to be serving the Lord. Więc to jest taki bardzo ważny punkt. Możemy osiągnąć wszelką doskonałość, ale najpierw powinniśmy stać się sługą Pana. So that's where we are very indebted to Srila Prabhupada, because he's given us the tools and the instructions how we can serve the Lord. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Srila Prabhupadzie, który dał nam narzędzia i wiedzę, jak stać się drogim Panu. In other words, he came to the West, he saw the mentality of the people, and he wasn't discouraged, but he engaged us according to his proper use of intelligence. I przybył na Zachód, zobaczył tą zachodnią mentalność, nie był zniechęcony, ale przekazał nam tą wiedzę zgodnie ze swoim ekspertyzą i inteligencją. In other words, he didn't expect us to chant 64 rounds like his guru disciples were, many of them were doing, but he minimized it to 16 rounds and he gave us so much practical service that we can do. Więc nie wymagał od nas, żebyśmy intonowali 64 rundy, tak jak chciał jego guru Maharaj, tylko zminimalizował ich do 16 rund i zaangażował nas w pełni w praktyczną służbę oddania.
So especially that meant to preach. Po to, żebyśmy mogli nauczać. So for preaching, we need a place to preach from. We need some, you can say, labor to help us and some books to distribute and so on. Więc po to, żeby nauczać, musimy mieć jakieś miejsce, z którego możemy nauczać, powinniśmy mieć książki, które możemy rozprowadzać. Therefore he taught us how to collect money and how to spread this movement. I powiedział nam, jak gromadzić pieniądze i jak rozszerzać to towarzystwo. But he knew that on this side there's also danger because collecting money can lead to extravagance and pride. Ale także ostrzegał nas, że jeżeli będziemy mieć dużo pieniędzy, dużo przepływu, dużo pieniędzy, to może nas doprowadzić, że jesteśmy ekstrawaganccy i możemy być dumni. You can become proud because you think, oh, these devotees are not as good as me because I know how to make money, they don't know how to make money. Dlaczego dumnym możemy się stać, że mamy dużo pieniędzy? Ponieważ myślimy, że ci wielbiciele, oni nie są takimi ekspertami jak ja, ponieważ ja mogę zrobić dużo pieniędzy, a oni nie są w stanie. The Prabhupada was strict about that, how we should use the money for preaching, not just to live extravagantly or to have a big bank balance. I dlatego Śrila Prabhupada ostrzegł nas, abyśmy używali pieniądze, czy naddatek pieniędzy, nie po to, żeby żyć ekstrawagancko, ale po to, żeby nauczać. Okay, any questions, comments so far? W porządku, czy do tej pory są jakieś pytania albo komentarze? Guru Maharaj, there are two questions from Instagram. First question. In Srimad Bhagavatam, some quite often we can read such phrase as such a man obtains the mercy of the Lord. And so the question is, can you please, Maharaj, elaborate a little bit more how to obtain this mercy, how to get this mercy of the Lord, especially when it comes to the new devotees? Thank you very much. Więc czytamy często w Śrimad Bhagavatam, że taka osoba osiągnęła łaskę Pana. Więc jak pytanie jest, w jaki sposób osiągnąć łaskę Pana, albo być przygotowanym na osiągnięcie łaski Pana, w tym szczególnie chodzi o te osoby, które są początkujące w świadomości Kryszny. That's how I'm explaining how we can get the mercy of the Lord by getting the mercy of Śrīla Prabhupāda. Więc właśnie to wyjaśniam, że możemy otrzymać łaskę Pana przez osiągnięcie łaski Śrīla Prabhupāda. So Prabhupāda minimized the 16 rounds, but he didn't give any further discount. We have to chant 16 rounds every day. Otherwise we're supposed to make it up the next day. Więc Śrīla Prabhupāda zrobił kompromis, zszedł do 16 rund dziennie, ale nie zrobił mniej niż 16 rund, więc jeżeli, i to jest minimalny standard, że intonujemy 16 rund. Jeżeli ktoś nie może intonować w tym dniu, to intonuje w następnym dniu. And he didn't give any discount to the four regular principles. We have to strictly follow, no illicit sex. No intoxication, no gambling, no meat-eating. I także nie żadnych kompromisów, jeśli chodzi o cztery zasady regulujące. Zakaz nielegalnego seksu, intoksykacji, jedzenia mięsa i hazardu. He wanted us also to follow Kadasi and observe Janmashtami and Gopurnim. Chciał, żebyśmy przestrzegali Ekadasi, Shri Janmashtami i Shri Gaurapurnimy. So this way, we'll certainly get the mercy of the Lord because the Lord is happy to see his devotee glorified. So if we are strict followers of Śrīla Prabhupāda, then Krishna will be happy with us. Dlatego jeżeli pokażemy, że przestrzegamy instrukcji Śrīla Prabhupāda, z pewnością Krishna będzie zadowolony, jeżeli będziemy w ten sposób robić. Then we'll be able to say that this person has gotten the mercy of the Lord. Wtedy możemy powiedzieć, że ta osoba osiągnęła łaskę Pana. Okay. Any other question? Czy są jakieś inne pytania? Yes, there is one more question. In 1972, Srila Prabhupada in one of the lectures on Srimad Bhagavatam, on first canto, second chapter, 21st verse, said
that soul doesn't really need to eat anything. But in the purports in Srimad Bhagavatam, it is given the description that in spiritual world, there are many trees, fruits, and other food. So how to resolve this seeming contradiction? Jest jakaś kontra, jakieś przeciwieństwo, ponieważ w Bhagavatam jest powiedziane, że jakiś werset mówi, że dusza nie je, ale w świecie duchowym są drzewa i są owoce, no i tam jedzą te owoce. So, the soul exists eternally. Dusza żyje wiecznie. It was always existing in the past, it will always exist in the future. Zawsze będzie żyła w przeszłości i zawsze będzie żyć w przyszłości. So if we get to develop our spiritual body, it's already there, but if our spiritual body becomes manifest, then we will go to the spiritual world. I jeżeli osiągniemy ciało duchowe, to ciało duchowe już jest, wtedy wracamy do świata duchowego. So in the spiritual world, in the spiritual body, we don't have to eat in order to maintain the body. The body is eternal, full of knowledge and bliss. It's going to remain whether we eat or not. Więc w świecie duchowym, czy będziemy jeść, czy nie, to ciało duchowe jest wieczne, pełne wiedzy, pełne szczęścia. Here in the material world, if we don't feed the body, after some time, it will die. Ale tutaj, w tym świecie materialnym, jeżeli nie będziemy odżywiać tego ciała, po pewnym czasie ono umrze. But the spiritual body will never die. Ale duchowe ciało nigdy nie umrze. But sometimes the spiritual person likes to relish the pleasure of eating prasadam. Ale czasami ta osoba, która ma duchowe ciało, chce smakować prasadam łaski Pana. Therefore there are vanchakalpa trees that provide anything that we may desire. I wtedy są te kalpavriksha drzewa, które dostarczają tego, co my zapragniemy. So there's no contradiction there. Nie ma jakiejś sprzeczności tam. Next question. Następne pytanie. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. Примите поклоны, пожалуйста. У меня вопрос. В первой части Бхагаватам рассказывается конструкция Вселенной, духовного мира и материального. И там сказано, что конструкция в духовном мире, что на Голоке Вриндавана живет Кришна, обитает Кришна, да, верховная личность Бога. Является ли это аргументом, который противоречит философии Майявады? То есть, что Господь находится там на Голоке Вриндавана, а мы не находимся на Голоке Вриндавана, и что то есть, это есть аргумент против философии Майявады. Это так или нет? Может кто-то перевести? Yes, I will translate. That in first chapters, in first cantos of Srimad Bhagavatam, there is given description of the material and spiritual world. And it is written that in spiritual world, there is Golokadhama and Krishna is living there. So Prabhu is asking, is this information can be like an argument against the philosophy of Mayavada that the God is living in, he has his own place, and we live here, like conditional souls. Więc to jest pytanie, czy opis świata duchowego, opis Goloka Vrindavan i opis tego, że Krishna żyje na Goloka Vrindavan, które jest przedstawione w Srimad Bhagavatam, czy to jest dobry argument przeciwko filozofii Mayavada? Yes, of course. Mayavadi philosophy is very weak because we can see there's variety now. How do they say everything is one? Więc oczywiście to jest dobry argument, ponieważ filozofia Mayavadi jest bardzo słaba i dlatego jest tutaj różnorodność, w tym nawet w tym świecie materialnym. Oni myślą, że wszystko jest jednym. Where did the variety come from? Gdzie ta różnorodność, skąd się bierze ta różnorodność? I'm not you, you're not me. We have different personalities. Ty nie jesteś mną, ja nie jestem tobą, ponieważ jesteśmy oddzielnymi różnymi osobistościami.
Where did this difference come from? A skąd te różnice się biorą? If everything is eternally one, what has caused the variety? Jeżeli wszystko wiecznie jest jednym, co spowodowało, że są jakieś różnice? They have no answer. Że jest jakaś różnorodność, nie mają odpowiedzi na to. Who can take their side? Matanda? Excuse me? Who can defend the Mayavadis? Kto może ochronić Mayavadich? No one. It's a foolish. Jest to głupia filozofia. Prabhupada used to say, okay, everything is one, give me your wallet. Prabhupada zwykł mówić, wszystko jest jednym, daj mi twój portfel. Let me have the money. No, this is very practical philosophy in this way. Okay, Sri Prabhupada ki. Jai. Let's read a little more. The Lord then proceeded towards South India for some time and converted everyone he met on the way to become a devotee of Lord Sri Krishna. Such devotees also converted many others to the cult of devotional service or Bhagavad Dharma of the Lord, and thus he reached on the bank of the Godavari, where he met Sri Ramananda Roy, the governor of Madras, on behalf of Maharaj Pratapuruta, the king of Orissa. He talked with Ramananda Roy. His talk is very important in the matter of higher realization of transcendental knowledge, and the conversation forms into a small booklet. We shall, however, try to give herewith a gist of the conversation as follows. Po wydarzeniach w Jagannath Puri pan udał się na pewien czas do południowych Indii i nawrócił wszystkich, których spotkał po drodze, na wielbicieli pana Sri Krishna. Również ci świeżo nawróceni Bhaktowie nawrócili wielu innych na kult w służbę oddania, czyli na Bhagavata Dharmę pana. Tak oto pan dotarł nad brzegi rzeki Godavari, gdzie spotkał Śla Ramananda Roya, gubernatora Madrasu z ramienia Maharadży Prataparudry, króla Orissy. Jego rozmowy z Ramananda Royą są bardzo ważne dla celu wyższej realizacji transcendentalnej wiedzy i one same mogą stanowić treść małej osobnej publikacji. My jednakże podajemy tutaj tylko skrót tej rozmowy. Sri Ramananda Roy was a self-realized soul, although outwardly he belonged to the caste lower than the Brahmins in social convention. He was neither in renounced order of life, and besides that, he was a high government servant in the state. Still, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted him as one of the liberated souls and on the strength of higher order of realization of transcendental knowledge. Similarly, the Lord appointed Srila Haridas Thakur, a veteran devotee of the Lord hailing from the Mohammedan family. And there are many other great devotees of the Lord who hailed from different communities, sects, and castes of them, social statuses of life. But the Lord's only criteria was to see the standard of devotional service of the particular person. He was not concerned with the outward dress of a man, but he was concerned only with the inner soul and its activities. Therefore, the whole missionary activities of the Lord are to be understood as standing on the spiritual platform, and as such, the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu or the cult of Bhagavad Dharma has nothing to do with mundane affairs of sociology, politics, economic development, or any such spheres of life. Srimad Bhagavatam is pure transcendental urge of the soul. Sri Ramananda Roy był duszą samozrealizowaną, chociaż zewnętrznie, to znaczy, jeśli chodzi o status społeczny, przynależał do kasty niższej niż Brahmin. Nie był on wyrzeczonym porządku życia, a poza tym był wysokim urzędnikiem rządowym. Pomimo tego Sri Chaitanya Mahaprabhu zaakceptował go jako duszę wyzwoloną, mając na uwadze jego wysoki stopień realizacji wiedzy transcendentalnej. Podobnie postąpił pan z innym swoim wielbicielem, weteranem, Srila Haridasa Thakurem, który pochodził z rodziny muzułmańskiej. Jest wielu wielkich bhaktów pana, którzy pochodzili z różnych społeczności, sekt i kast. Jedynym kryterium pana był bowiem standard służby oddania poszczególnej osoby.
Nie był on zainteresowany zewnętrznym strojem człowieka. Interesowała go dusza wewnątrz i jej czynności. Dlatego też wszystkie przedsięwzięcia misyjne muszą być rozumiane jako czynności na planie duchowym. Tak więc kult Sri Chaitanya Mahaprabhu, czyli kult Bhagavata Dharmy, nie ma nic wspólnego ze sprawami tego doczesnego świata, socjologią, polityką, rozwojem ekonomicznym czy innymi sferami materialnego życia. Srimad Bhagavatam jest czystym, transcendentalnym impulsem duszy. When he met Sri Ramananda Roy on the bank of the Godavari, the conversation began with the subject matter of Varnashram Dharma, followed by the Hindus. Srila Ramananda Roy said that by following the principles of Varnashram Dharma, or the system of four castes and four orders of human life, it should be followed by everyone in order to realize transcendence. In the opinion of the Lord, the system of Varnashram Dharma is superficial only, and it has very little to do with the highest realization of spiritual values, because the highest perfection of life is to get detached from the material attachment and proportionally realize the transcendental loving service of the Lord. The personality of Godhead recognizes a living entity who is progressing in that line. Devotional service is therefore the culmination of the culture of all knowledge. When Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared for the deliverance of all fallen souls, he advised for clear-cut deliverance of all living entities as follows. The Supreme Absolute Personality of Godhead, from whom all living entities emanate, must be worshipped by all, by their respective engagements, because everything that we see is also an expansion of his energy only. That is the way of real perfection and approved by all bona fide acharyas, past and present. The system of Varnashram is more or less based on the principles of moral and ethical rules. There is very little realization of the transcendence. As such, the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu rejected it as superficial and asked Ramananda Roy to go further up. Kiedy Pan spotkał się Ramananda Roy na brzegu Godavari, wspomniał on o systemie Varnashrama Dharma przestrzeganym przez Hindusów. Sri Ramananda Roy powiedział, że przez przestrzeganie zasad Varnashrama Dharmy, systemu czterech kast i czterech porządków życia, ludzkiego życia, każdy może zrealizować transcendencję. Jednakże w opinii Pana system Varnashrama Dharmy jest jedynie czymś powierzchownym i niewiele ma on wspólnego z najwyższą realizacją wartości duchowych. Najwyższą wartością życia jest stać się obojętnym wobec przywiązań materialnych i proporcjonalnie do tego zrealizować transcendentalną służbę miłości dla Pana. Osoba Boga rozpoznaje tę żywą istotę, która robi postęp w tym względzie. Tak więc służba oddania jest kulminacją uprawiania wszelkiej wiedzy. Kiedy Sri Krishna, najwyższa osoba Boga, pojawił się na tej ziemi w celu wyzwolenia wszystkich upadłych dusz, polecił on następującą metodę mającą służyć temu wyzwoleniu. Najwyższa absolutna osoba Boga, z którego wyemanowały wszystkie żywe istoty, musi być wielbiony przez wszystkie ich zajęcia, ponieważ wszystko to, co widzimy, jest również ekspansją jego energii. Taka jest właśnie droga ku prawdziwej doskonałości i jest ona zatwierdzona przez wszystkich bona fide acharyów, zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości. System Varnashrama Dharma jest mniej więcej oparty na zasadach moralnych i etycznych. Nie ma tam zbyt wiele miejsca na realizację transcendencji jako takiej i dlatego Sri Chaitanya Mahaprabhu odrzucił go jako powierzchowny i poprosił Ramananda Roya, aby posunął się dalej w temacie. So, I think we can stop here. Myślę, że tu możemy to zakończyć. We can discuss more about this Varnashram Dharma when we meet next. Kiedy następnie się spotkamy, możemy więcej dyskutować na temat Varnashrama Dharmy. Because it's true, Prabhupada in the last days he did mention that Varnashram Dharma could be valuable. Dlatego, że w ostatnich swoich dniach Śla Prabhupada wspominał, że Varnashrama Dharma może być czymś wartościowym. Otherwise, any questions? W innym wypadku, czy może są jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. W Instagramie спрашивают Оксана Власичева из Кишинева спрашивает, можно ли получить у вас пранама мантру онлайн? Guru Maharaj, Van Mataji, Oksana Vlasicheva, from Kishinev in Instagram is asking, is it possible to get pranama, your pranama online? Where is she from? Kishinev,
It's from Moldova. Moldova. Moldova? Yeah. Moldavia. Mata ci pyta o pranamę mantrę, czy może otrzymać online. Well, she could write me personally. I have my email address. Może do mnie osobiście napisać. Mam swój adres mailowy. But doesn't she have to be recommended by some authorities before she can come to that first stage? Czy nie powinna być zakomendowana przez jakiś autorytet, zanim zacznie ten pierwszy krok? She better speak to her local authorities and see what's required for her to get pranam mantra. Więc ona powinna zwrócić się do lokalnych autorytetów, zanim będzie mogła intonować pranama mantrę. Okay, we'll stop here. Now we can have some japa. Zatrzymajmy się tutaj. Teraz powinniśmy mieć jakieś japa. Unless another question. Czy może są jakieś pytania? Shri Devi Dasi, why are you running away? Shri Devi Dasi, czemu uciekasz? She went to get her beads. Ona chce. Guru Maharaj, so we will have class tomorrow? At 1 hour how earlier? Many people can come 1 hour earlier? This is the question of Maharaj. If devotees can come 6 p.m. for us and noon when Maharaj is free, then we can have class. So we can discuss and then we can give information to Maharaj online to be his email. Unless you want to say now, how many people can be 1 hour earlier? Teraz możemy zrobić głosowanie, kto chce być jutro na wykładzie, ale godzinę wcześniej. Those who can be 1 hour earlier, raise your hand. I can. Raise your hand. Vaishali. I can. Podnieście swoje ruchy, które mogą dać dzieci. Okay. So we can have class, even if there's only, even if only Vaishali is there, that's enough. To wystarczy, że nawet Vaishali podniosła rękę, wystarczy, że ona będzie na wykładzie. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Rama, Rama, Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, we have to go. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Guru Maharaj. Jai. Jai. See you tomorrow. Shri Prabhupada ki. Jai. Jai.